Siemanko wszystkim, w kolejnej wiosennej akcji. No dzisiaj akurat dopadłem gruszkę, no i troszkę tutaj działam. A mianowicie, no sprzedam wapno. No tutaj te pole mamy w dzierżawie, już troszkę czasu, no jeszcze nie sypaliśmy wapna na nie, więc czas i na te pole. Dawka 400 kg około wyjdzie, więc będzie ok. Mamy nadzieję, że to sporo pomoże. W sumie też widzieliśmy na innych polach efekty wcześniej, a nie ma co się oszukiwać. Wapno jest też potrzebne, bo rośliny bez wapna no nie będą pobierały, nawet jeżeli mają te składniki, a ziemia jest mocno zakwaszona, nie będą pobierały tego. Proste i logiczne. W takich przynajmniej ilościach jak powinny. No ale to nie zagłębiajmy się teraz w to. Ogólnie widzicie, świderka należuje jeleniem, a ja tutaj mam do roszczenia na tego wapna na areale 6,70, tak jak była kukurydza. No i później będzie tutaj po talerzówce najprawdopodobniej tylko jeszcze raz talerzowane przed siewem. No i to tyle. Zobaczymy, jak będzie wyglądało pole też po uprawie, jak całe się zatalerzuje. No i tak, będzie koniec wapna. Troszkę tutaj już zasiałem. Ogólnie rzecz biorąc, myślałem, że więcej będzie zamoklaków, a tak naprawdę tutaj tylko ten jeden jest. W sumie dziwny rok, bo ogólnie niby mokro, a tutaj jest nie wszędzie mokro, więc wiecie, no bez orki tak to czasami też może się robi. Tutaj w jednym kawałku łącznie jest 10 hektarów, tylko że to jest przedzieloną drogą, tak jak ten domek widać, aż tam do Dżungirka. No i właśnie to jest taka droga wolna. Tam jest 3 z krakiem, tutaj jest 6,70, więc 10 hektarów. Tam jest, są jeszcze dwa kawałki niedaleko. Jeden ma hektar 15, hektar 20, a drugi hektar 60 z krakiem, więc 12,80 wychodzi do uprawy, no i tyle tutaj uprawiamy. A w tym roku co tu będzie, nie wiem, najprawdopodobniej miała być trawa ze zbożem posiana albo same zboże, ale chyba będzie jednak coś innego, nie wiem jeszcze, to jest kwestia sprawdzania, jakie mamy czego potrzeby, chociaż w tym roku dużo zmienia się przez to, że nie będziemy siali tyle kukurydzy. No niestety, takie są realia, jakie ceny są, takie są, jakie koszty są, takie są, no i trzeba zrobić tak, żeby na wszystko nam wszystkiego nam wystarczyło, nie, po prostu nie było znowu takiej sytuacji jak w tym roku, że trzeba było, żeby nie było strat, ustalić to dla siebie, skosić pryzmę lub CCM. No lepiej tak niż sprzedać, bo to 400 zł było za tonę. No, część CCM sprzedaliśmy, część CCM jeszcze stoi, więc jakiś tam zarobek jest, no ale wiadomo, to nie jest kasa, którą by się wzięło, gdyby się sprzedało te około 15 hektarów ziarna na skupki na raz. No ale cóż, jakoś trzeba żyć. W tym roku dlatego będzie mniej, bo zostanie trochę pryzmy, czy sporo, czy temu pewnie też zostanie, chyba że się sprzeda. No i to tyle. Także widzimy się niebawem. Było wapno w workach po kukurydzy na środowisko, a tutaj leci saletra, ale już na żyto. Także działeczka prawie 7 hektarów, znaczy nie działeczka, tylko 7 hektarów żyta, prawie 7, a cała działka ma 13,40. Na reszcie pola posiejemy najprawdopodobniej owies i trochę łubinu, więc 3 uprawy tutaj będą. Także coś tutaj jest, no wiadomo. 5., 6. klasa, więc na razie tutaj nie widać szału. Zobaczymy, jak będzie później plon, ale nawóz będzie dany, wszystko jak trzeba, więc miejmy nadzieję, że będzie git. No i oczywiście do tego będzie słowa. Żyto hybrydowe. Dawce już nie pamiętam, musiałbym zapytać ojca, bo nie chcę skłamać, jak to było, bo on tutaj siał akurat. A później na tamte, tą część pola, która jest nieuprawiona, znaczy była talerzówka po
jako podorywkę, no i tak zostało. Miało być orane, ale nie będzie orane, tylko będzie talerzówka. Dobrze, bo talerzówce wychodzi, więc tylko jeden kawałek będzie teraz na gaste orany. A tutaj pójdzie bocznik i MPEG na tamte pole, tylko nie wiem, czy na cały kawałek, czy jak, bo ogólnie, tak jak mówiłem, łuk będzie, więc nie wiem, co tam będzie dane na ubit. I czy będzie na pewno ubit, bo też nie jestem tego pewny, wiecie. To tak hasło padło, a jak będzie, to wiecie, to coś później też wychodzi, tak jakby w prawie. Na 100%. Sami wiecie, jak to jest. Na gospodarstwie. Ogólnie tutaj 800 metrów długości pole ma, więc kawałek jest do przejazdu. No i w sumie będzie, będą trzy przejazdy, bo będzie tam z powrotem i tamtą najprawdopodobniej. Tylko że tutaj delikatnie skrzynia z jednej strony może wychodzić, więc to jeszcze zobaczymy. Jak będzie trzeba, jedną stronę się zamknie i będzie git. Osypię teraz gdzieś tak około na 25 metrów. No i tak staram się tą odległość zachowywać. No nie mam tutaj GPS-a, nic, tylko tak sypię, więc zobaczymy, jak to będzie. Może jakąś aplikację ogarnę, to by pomogło, nie wiem. Jeszcze tego nie praktykowałem. Powiem wam, że jak tutaj ta tona 200 saletry w rozszywaczu, to nie jest jeszcze źle, ale jak 2400 by było, no to już tak wiecie, troszkę te skosy ogólnie, no to trzeba patrzeć, trzeba uważać. Ja nie mówię, że Lambo tu się przewraca, no bo jednak to jest, nie jest taki mały ciągnik, ale wiecie jak jest. Tam są góreczki też fajne, może to nie widać tak przez telefonie, znaczy przez kamery, ale uwierzcie mi, że nie ma tutaj takich malutkich. Strasznie. No i ogólnie staram się tak gdzieś mniej więcej na 18, znaczy na 20 metrów jechać, bo tak plus minus, wiadomo, to nie jest idealne. Więc jakiś tam zakład też zostaje, skoro na te 25, no tak to jest. No i trzeba będzie przejechać jednak jeszcze raz. Tam i z powrotem, czyli wychodzą dwa kółka, no i to będzie na tyle. Delikatnie chyba idzie z klina, no ale już na to nic nie poradzę, więc tak będzie trzeba zrobić. Tylko jeszcze muszę się upewnić, czy na pewno idzie, czy nie, bo wcześniej jak było siane, to było, tak? A teraz nie wiem, czy była działka tutaj poszerzona w tą stronę, nie wychodzi z klina, czy nie. Myślę, że wystarczy akurat. No jeszcze jeden przejazd z powrotem i będzie gitara. Jeszcze troszkę powinno zostać. A rozsiewacz kupiony w zeszłym roku na jesieni. No i widzicie, mamy teraz taki troszkę większy akurat do Lambo, a tamten co mamy mniejszy, no to jakby był chętny ktoś kupić, no to można byłoby sprzedać. Niepotrzebne nam dwa są rozsiewacze. A zawsze to można coś innego zamienić na te pieniążki. No i wychodzi elegancko, tak jak trzeba. Jakby pod ścieżki normalnie, tylko ścieżek nie ma. No i dobra, widzimy się później, bo jadę zaraz jeszcze po 500 kilo MPK i tonę mocznika, no i będę sypał tam. Nie wiem, czy dzisiaj zdążymy to uprawić, bo jeszcze paszobus, a już 13, no to wiecie. Tak to jest właśnie, jak się ma bydło. I do tego sporo jeszcze uprawy oraz inne rzeczy. Jednak sól potasowa nie przyjechała, także poczekamy jeszcze troszkę, no i przed siewem tutaj rozsiałem nawóz. No a teraz talerzówka. No i to tyle. Miała być też orka, ale wygląda to bardzo dobrze tutaj na orki. A tym bardziej, że to nie jest jakaś taka glada typu glina czy coś, tylko można powiedzieć, że żwirownie, więc nie ma takiej potrzeby. Jadę do Świdra zobaczyć, jak tam robota idzie. Ja właśnie obok, niedaleko na innym polu wapno sypałem pod koniczynę. Także o tako!